Ten darmowy katalog nawet jest Bóg. Wszystko jest. Jeszcze Polska nie zginęła. Uczymy. Czyli, że widzisz, religie diabła, nie wszystkie religie nagle się zbroją, ale powoli. Także widzisz, Putin ma rakiety, rozmawia mile z baciuszkami, przywódcami Kościoła prawosławnego, czyli Cerkwi prawosławnej. Rakiety wymierzył przeciwko całej Europie, Polsce i w ogóle, których nie wykryjesz. Bezprawnie, bezprawnie oczywiście, bo żeby tak każdy kraj wymierzył, wiesz, żeby się chciał w ogóle zbroić, no to więc, wiesz. Kto to wie, kto na kogo jaki nóż szykuje wielki. No nic nie robimy właśnie. Nóż oni szykują. Także wiesz. Rady 24, minęła północ. Olga Bobienko, zapraszam. Wystąpienia ekspertów, apel o walkę z globalnym ociepleniem, spotkania prezydenta i premiera z delegatami. Reprezentanci 200 krajów biorą udział w szczycie klimatycznym, który dziś rozpoczął się w Katowicach. Rozmowy dotyczą przede wszystkim polityki klimatycznej. Andrzej Duda spotkał się dziś m.in. z prezydentami Słowenii, Nigerii czy Czarnogóry. Z kolei Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierem Hiszpanii oraz Holandii. Jak mówi Michał Kurtyka, który jest prezydentem COP24, te dyskusje to nie tylko zbliżenie stanowisk konkretnych krajów w kwestiach klimatycznych. Przede wszystkim budowanie tej przestrzeni do osiągnięcia porozumienia międzynarodowego, które chcielibyśmy tu w ciągu tych 2 tygodni w Katowicach wypracować. W związku z tym ta funkcja jest podwójna, ale przede wszystkim bardzo ważne, że prezydent i premier aktywnie włączyli się w szczyt w Katowicach. Jutro odbędą się kolejne spotkania prezydenta i premiera. W planach Mateusza Morawieckiego jest m.in. rozmowa z byłym gubernatorem Kalifornii, Arnoldem Schwarzeneggerem. Z Katowic Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Szczyt COP24 w Katowicach potrwa do 14 grudnia. Przygotowywana jest specjalna ustawa, która ma złagodzić skutki podwyżek prądu dla ludności, także dla małych i średnich przedsiębiorstw, zapowiada minister energii Krzysztof Tchórzewski. Od nowego roku ceny prądu miałyby być znacząco wyższe. PGE, Tauron, Enea, Energa chcą podwyżek o ponad 30%. Szef resortu energii przypominał w radiowej Trójce, dlaczego od nowego roku ceny energii muszą wzrosnąć. Te podwyżki cen energii nie wynikają ani z wzrostu kosztów pracy, nie wynikają ani z wzrostu ogólnych kosztów, które funkcjonują w Polsce. Wynikają z polityki Komisji Europejskiej, która jest w kierunku takim, żeby maksymalnie stwarzać warunki zmuszające lub zachęcające państwa do odchodzenia od węgla. I w związku z tym zostały wprowadzone właśnie zasady tak zwanych praw do emisji.
Jak dodaje minister Tchórzewski, rząd chce, aby przepisy dotyczące rekompensat za podwyżki cen prądu weszły w życie nie później niż od połowy stycznia. Jaka będzie decyzja Urzędu Regulacji Energetyki, dowiemy się w połowie grudnia. Likwidacja zmiany czasu jednak nie nastąpi tak szybko. Do rezygnacji z dwukrotnego w ciągu roku przestawienia zegarków nie dojdzie jesienią przyszłego roku, jak chciała Komisja Europejska. Pojawił się nowy termin, 1 kwietnia 2021 roku. Ta sprawa była omawiana na spotkaniu unijnych ministrów transportu w Brukseli. Wiosna 2021 roku to propozycja Austrii kierującej pracami Unii i większość państw zasygnalizowała, że mógłby być to dobry termin, ale to nie jest jeszcze ostateczna decyzja europejskich rządów. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który uczestniczył w unijnej naradzie, mówił, że najważniejsze jest, by zharmonizować te decyzje z punktu widzenia interesów każdego z państw. Żeby nie doprowadzono do tego, że będziemy mieli, przekraczając granicę, taką mozaikę. Jedziemy przez cztery państwa, w którym każdym z nich jest inna strefa czasowa. Dyskusja dotycząca likwidacji zmiany czasu będzie się jeszcze toczyć, bo różnic między unijnymi krajami nie udało się do tej pory wyeliminować. Na rezygnacji z przestawiania zegarków zależy państwom na północy i niektórym z Europy Środkowo-Wschodniej, ale już większość krajów na południu chce utrzymania status quo. Z Brukseli relacjonowała korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Ewa Kania i Arkadiusz Bazak to laureaci Nagrody Teatru Polskiego Radia Wielki Splendor. Tradycyjnie w pierwszy poniedziałek grudnia nagrodzono artystów za wybitne kreacje w słuchowiskach radiowych oraz wkład w rozwój radia artystycznego. Tegoroczna gala odbyła się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Aktorzy Ewa Kania i Arkadiusz Bazak dla radiowego teatru zrealizowali setki nagrań. To jest moje ulubione miejsce pracy. Jest dużą częścią mojego życia, moją wielką przygodą, gdzie poznałam wiele takich ról, postaci, których normalnie nie mogłabym w żadnym innym miejscu zagrać. Laureatem Splendora Splendorów imienia Krzysztofa Zaleskiego, nagrody specjalnej przyznawanej od 2006 roku dla wybitnych postaci kultury, został obchodzący 50-lecie pracy artystycznej Andrzej Seweryn. Jestem zaszczycony, mogąc odebrać nagrodę za pracę na rzecz rozwoju i umacniania rangi słowa w kulturze. W tym roku w czasie gali uhonorowani zostali również twórcy debiutujący w Teatrze Polskiego Radia, między innymi aktorzy Karolina Bacia i Piotr Bajdlik. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. Noc pochmurna, miejscami pada deszcz. Na termometrach od 3 stopni w Lublinie i Krakowie do 10 w Jeleniej Górze. Na północnym i północy lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. W dzień temperatura maksymalna od 4 stopni w Suwałkach do 8 w centrum i na zachodzie. Na przeważającym obszarze kraju będzie deszczowo. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarach 5 minut po północy. Powtórka programu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Mateusz Drozda, dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. A w programie m.in. deklaracja Just Transition, polski dokument na szczycie klimatycznym COP24. To jest nasz polski pomysł. Ten dokument, cieszę się ogromnie, że on został przyjęty przez liderów, że 40 państw podpisało się już pod tym dokumentem. Kolekcjoner warszawskich kamienic Marek M. skazany na 60 tysięcy złotych grzywny. Zarzut przekroczenia uprawnień dla szefa klubu PO Sławomira Neumanna. Po usłyszeniu zarzutów Sławomir Neumann nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Sesja plenarna z udziałem prezydentów, premierów i ministrów z prawie 200 państw. Spotkania, panele, konferencje. Tak w Katowicach przebiegał dzień oficjalnego otwarcia szczytu klimatycznego ONZ COP24. Prezentowane były deklaracje poszczególnych państw dotyczące planowanych zmian w polityce klimatycznej, które mają ułatwić przyjęcie wspólnego stanowiska i wytycznych umożliwiających zatrzymanie zmian klimatu. W Katowicach obecny był także prezydent Andrzej Duda oraz sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Polski prezydent przedstawił przygotowaną przez nasz kraj deklarację Just Transition. Nawołuje ona do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, ale przy uwzględnianiu potrzeb obywateli i gospodarek poszczególnych państw.
To jest nasz polski pomysł. Ten dokument, cieszę się ogromnie, że on został przyjęty przez liderów, że 40 państw podpisało się już pod tym dokumentem, w tym m.in. Francja i Niemcy, ale też cała Unia Europejska, która jest tutaj również jako całość reprezentowana. I on mówi o tym, że realizacja tych założeń ochrony klimatu, czyli ograniczanie emisji, musi się odbywać w taki sposób, aby uwzględniało również potrzeby społeczne. Andrzej Duda podkreślił, że proces przejścia do gospodarki niskoemisyjnej